Laudetur. Proszę Państwa, Kościół, który przekracza granice i katolicyzm, który ma skłonności do przekraczania granic. O co mi tutaj chodzi? Tam bardzo ciekawy, chwilami mocno zabawny, zresztą artykuł pewnie w jego intencji nie miał być zabawny, pana Tomasza Żukowskiego w Krytyce Politycznej, który Kościołowi, katolicyzmowi i generalnie katolikom, na przynajmniej części katolików, przypisuje tendencję do przekraczania granic. O co tutaj chodzi? O taką ekspansję na zewnątrz, o to, że jeśli mam znajomego, który nie ma dzieci, no to oczywiście ma mieć szóstkę dzieci, zresztą nie z uzasadnienia jakiegoś czysto świeckiego, że po prostu dzieci są potrzebne państwu, rynkowi pracy, tylko Bóg tak chce, Bóg tak kazał, etc., etc. No to przekraczanie granic dotyczy wszechobecnej i właściwie wszechkierunkowej ingerencji w prawo państwowe, czyli, no wiemy, aborcja, antykoncepcja, sprawy poniżej pasa i na poziomie pasa, no bo to jest ulubiona rzecz. No i nawracanie. Ja pamiętam, jak prawicowa prasa wyła w Polsce, że zabroniono modułów przed klinikami aborcyjnymi, jest to karane w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, tylko oni oczywiście rzecz sprowadzili do absurdu. Oni napisali, że uwaga, skazanym można być za sam fakt modlitwy w myślach. Ale to już tylko prawicowi. Oczywiście chodziło o jakieś wrzaski, o zaczepianie kobiet, o głośne modlitwy. Chodziło dokładnie o to. Nikt nikogo za myślozbrodnie nie karze. Myślozbrodnie to wprowadził tylko pan Ziobro w postaci, uwaga, przyjęcia zlecenia zabójstwa. Mam nadzieję, że to gówno wyleci teraz z kodeksu. No klasyczna myślozbrodnia. No ale to już tylko ci debile mogli coś takiego robić. Ja, który mam tutaj opinię wielkiego antyklerykała, którym teraz jestem w stosunku do tego, czym się stał polski Kościół. Tak, teraz jestem antyklerykalem, to mogę powiedzieć, w stosunku do tego typu zdegenerowanymi. Więc wiele osób myśli, że modlę się za ciebie, czy będę się modlić za ciebie. I tu pan Żukowski w Krytyce Politycznej użył metafory. Jacek Dehnel na przykład, że kiedy ktoś mi mówi, że modlę się za ciebie, albo będę się za ciebie modlił, to on odbiera to dokładnie tak samo, jakby ktoś się onanizował, jak cytuję dokładnie, na jego temat albo z myślą o nim. Szczerze mówiąc, to powiedzieć, specjalnie by mi to nie przeszkadzało, żebym miał jakieś działania podejmować. Także jeżeli się za mnie modlicie, to pamiętajcie, że czuję, że tak jakbyście się onanizowali. Na mój temat, cytat Jacek Dehnel.